Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: Abrahamie. A gdy on odpowiedział: oto jestem, powiedział: weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wskażę. Jak się kończy ta historia? Oczywiście happy endem, bo z Panem Bogiem zawsze te historie kończą się happy endem. Więc jeśli myślisz, że twoja historia z Panem Bogiem nie skończy się happy endem, to jesteś w złym myśleniu. Po prostu źle myślisz. Zmień myślenie, bo każda historia, twoja historia, każdy dzień, każdy moment z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości skończy się happy endem, jeśli zrobisz to, czego Bóg od ciebie chce. A czego Bóg ode mnie może chcieć? No takiej trudnej rzeczy. Ofiaruj Izaaka. Co jest moim Izaakiem? Kto jest moim Izaakiem? Dla kogoś może być nawet to chorobą. To może być nauk. To może być coś lub ktoś, do kogo się tak bardzo przyzwyczaiłeś, że nie jesteś w stanie oddać tego kogoś Bogu. Oddaj mi go. Oddaj Izaaka. Złóż go w ofierze. I co robi Abraham? Abraham go składa w ofierze. Raczej nie zdążył go złożyć w ofierze, bo Bóg go powstrzymał. Ale już w sercu swoim zdecydował, że posłucha Boga. W Ewangelii z dnia czytamy słowa o tym, jak do Jezusa przyprowadzili paralityka, sparaliżowanego człowieka. Czyli człowieka, który był przyklejony, że tak powiem, do swojego łoża. Który już się zżył z tym łożem. Przyzwyczaił się już do tego łoża. Przyzwyczaił się do swojej boleści, do swojej niedoskonałości. Jezus mówi mu przy wszystkich: wstań, weź swoje łoże i chodź. Ale jak? Jak mam wstać? Często my nawet nie musimy czuć tego, że mamy wstać, nie? Ale ja nie czuję, moglibyśmy powiedzieć. Ale ja nie czuję, że mam Bogu oddać to, o co Jemu chodzi. Ja nie czuję, nie mam takich dobrych uczuć. Nie chcę tego oddawać. Nie czuję w sobie siły, mocy, przepływu mocy, że mam coś zrobić. Chcę z wami się podzielić taką dzisiejszą sytuacją. Nagrywam odcinek, skończyłem go nagrywać, bo dzisiaj nagrywam już kolejny. Idzie kobieta w moją stronę. Zatrzymuje się, ja już złożyłem sprzęt. Pytam się jej po polsku, co tam słychać. Bo tu jest tak dużo Polaków, że praktycznie, no, co drugi człowiek to Polak. Okazuje się, że ta kobieta pokazuje mi, że ona nie rozumie i pytam się: where you from? Po angielsku. Ja po angielsku nie mówię, tylko takie kilka wrzutek. America, USA. I ja zacząłem z nią normalnie rozmawiać. Po amerykańsku. Ja nie wiem, skąd te słowa. Znaczy, znam dużo słów, ale nie umiem układać zdań. Ona mówi: ja cię rozumiem. Mało tego, ja ją rozumiałem. Rozumiałem jej mowę. I dogadaliśmy się. I doświadczyliśmy mocy Bożej. Bo Bóg stąpił na nas, Duch Święty stąpił na nas. Czyli w moim życiu stało się coś, czego ja sam nie umiem, bo ja nie umiem po angielsku. Nie umiem po angielsku sklecić zdań, kilku zdań, a ja z nią mówiłem i to z 10-15 minut. Czyli zrobiłem coś, czego wcześniej nie umiałem. Czyli można powiedzieć, że zrobiłem to, co zrobił ten sparaliżowany, czego wcześniej nie robił. Wstał, wziął swoje łoże i poszedł. Skąd on to umie? Skąd on umie chodzić? On umie chodzić, bo Bóg mu powiedział, że ma chodzić. Skąd Abraham umie oddać Izaaka?
No bo jest przyjacielem Boga i zrobił dokładnie to, czego chce Bóg. Takie, i to takiego strasznie trudnego, takiego wręcz niewyobrażalnie trudnego. No, zgodzić się w sercu na śmierć tego, na którego się czekało ponad 20 lat. Bóg obiecał, z tego syna będzie wielki naród. Bóg obiecał, że z innego syna, czyli z Izmaela, mówiliśmy o tym wczoraj, będzie wielki naród. Ale idź, wyprowadź ją na pustynię, Hagar i Izmaela. Mówiliśmy o tym wczoraj. Skąd on czerpie tę moc? Że robi coś, czego normalni ludzie nie robią. Bo posłuchał Boga. To tak jak Piotr. Zarzuć sieci po prawej stronie, powiedział Jezus do Piotra i innych apostołów. Ale łowiliśmy całą noc. Ale na Twoje słowo zrobimy to. I zrobili. I wyciągnęli tak wiele, że aż się sieci prawie rwały. Tutaj w Medjugorje. Z tyłu za mną jest Križevac. O, tam widzicie Križevac. Czyli Góra Krzyża. Tam jest krzyż. Prawdopodobnie w piątek tam pójdziemy. Wydaje się mała górka, ale jest bardzo, bardzo tak trudna technicznie. I patrząc na ten Križevac 18 lat temu, stojąc po drugiej stronie Medjugorje, czyli gdzieś tam, paliłem sobie papierosa i przyszła mi myśl, może oddałbyś mi papierosy. I ja to zrobiłem. I mi się udało. Dlaczego? Bo Bóg mnie o to poprosił, ja to zrobiłem i dostałem tę moc. Bóg Cię może dzisiaj prosić o coś naprawdę takiego, co jest wręcz dla Ciebie aż niewykonalne. Pojednaj się z kimś, kto Cię skrzywdził tak strasznie. Ale ja nie umiem. Będziesz umiała to zrobić, jeśli to zrobisz. Zrezygnuj z czegoś, co jest grzechem. Ale ja nie umiem. Będziesz umiała to zrobić, jeśli to zrobisz. Dzisiaj, nie jutro. Nie odkładaj tego na jutro. Jezus nie mówił sparaliżowanego, zrób to jutro. Albo zrób to wtedy, kiedy poczujesz. Wiesz, jak poczujesz mrowienie w nogach, albo ciepło w nogach, to wtedy zrób to. Nie. Nie musisz czuć, żeby to zrobić. Nie musisz czuć, że wstajesz. Po prostu wstań. Wstań. I w momencie wstawania, w momencie czynienia tego, o co Cię prosi Bóg, a Bóg prosi nas o miłość, kochaj bliźniego swego jak siebie samego, a wcześniej kochaj Pana Boga całym sercem, ze wszystkich sił, z całą mocą. Jak to zrobisz, to wtedy przyjdzie ta moc. Tak jak ja dzisiaj zacząłem rozmawiać z tą Amerykanką. Wow. Prawdopodobnie już może nie będę umiał sklecić zdania po amerykańsku, po angielsku. No, będę musiał się uczyć, tak? Na przyszłość. Ale wtedy była to ta łaska. Dzień łaski jest dzisiaj. Chwila, ta chwila. Teraz, w tym momencie Bóg do Ciebie mówi. Zrób to. To zrób to. Nie odkładaj tego na później. Bo później nie istnieje. Później nie istnieje. Jest to, co dzisiaj, co teraz. Zrób to teraz. Co masz zrobić? A co masz zrobić? Ty dobrze wiesz, co masz zrobić. Każdy z nas dobrze wie, co mamy zrobić. Domyślamy się często też, co mamy zrobić. Jest w nas sanktuarium Boga żywego, sumienie, i to sumienie nam mówi, jak powinniśmy żyć. Nawet jeśli nie znasz przykazań, to masz w sobie sumienie. To sumienie ci podpowie, co jest dobre, co jest złe. To sumienie cię będzie gryźć. Będzie cię kąsać, jak żmije, które kąsały Izraelitów, kiedy zaczęli szemrać przeciwko Bogu i Mojżeszowi. Ty wiesz dokładnie. My wiemy dobrze, co mamy zrobić. My wiemy, co jest dobre, czego chce od nas Bóg. Zróbmy to, zrób to. I się nie bój. Nie bój się, że Bóg zostawi cię sam z tym. Nie bój się.
nie bój się, bo Bóg cię nie zostawi. Możesz się tak czuć, jakby cię Bóg zostawił, ale On cię nie zostawi. Bo jest wierny, bo jest, bo ja jestem, mówi. Ja jestem, to znaczy, że jest, tu i teraz. W tym filmiku, w tych słowach. Jest teraz w swoich myślach, w twoim sercu. I chcę, żebyś wstał, żebyś coś zrobił. Tylko odrzuć to złe myślenie, które mieli faryzeusze uczeni w piśmie, którzy mówili, jak on może tak mówić? Odpuszczone są twoje grzechy. Bo o tym dzisiaj czytamy w Ewangelii. Synu, odpuszczone są twoje grzechy. Ufaj, Synu, odpuszczone są twoje grzechy. Tak Jezus rzekł do sparaliżowanego, do paralityka. Jak on może tak mówić? Tylko Bóg może odpuszczać grzechy. No ale Jezus jest Bogiem. Więc może, tak? Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma władzę odpuszczenia grzechów. Wstań, weź swoje łoże i chodź. Moc. Jezus ma moc i chce się z nami nią dzielić. Tylko te złe myśli, wyrzuć złe myśli. Nie myślmy źle. Możemy lamentować. Jeśli jest ci źle, to lamentuj. Lamentuj, ile wlezie. Bo w Piśmie Świętym jest nawet taka księga lamentacji, która składa się z 4 rozdziałów. I to jest Słowo Boże. Lamentuj. Jest ci ciężko, jest ci źle. Lamentuj, ale nie złorzecz Bogu, drugiemu człowiekowi. Nie mów źle o drugim człowieku. Możesz mówić o tym, że jest twoja sytuacja zła, że jesteś w złej sytuacji, w złym położeniu. Tak, mów. Mów, uskarżaj się. Mów, niech to wyjdzie z ciebie. Niech wyjdą z ciebie te wszystkie trudności, tak? Tylko nie oskarżaj Boga. Bądź zawsze pokorny. Zawsze pamiętaj, że Bóg jest dobry, nawet wtedy, kiedy wydaje ci się, że Go nie ma, albo że jest zły, że jest bezduszny. Bóg bezduszny jest. No nie jest bezduszny. Ma duszę. Jest duchem. I ma ciało. Stał się człowiekiem. Dobrze. To kończymy. Ok? Modlimy się za siebie. Stawiamy się za siebie. Modlimy się różańcem. Modlimy się Eucharystią. Dziękczynieniem, uwielbieniem, lamentacją możemy się też modlić. I robimy to, co Bóg chce, tak? Robimy dokładnie to, czego On od nas chce. Zróbmy to, zrób to. Zrób to, czego On od ciebie chce, nawet jeśli to jest trudne, wręcz niewykonalne dla ciebie. Zrób to. A jak zaczniesz to robić, to zacznie się dziać. I to będzie zbawienne dla ciebie i dla innych. Amen. Jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem. I pozdrawiam.